Witam w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy, dziedzictwo Hogwartu. Coś mi tutaj cieknie. A no tak, moje wspaniałe chmurki generują wilgoć dla moich wspaniałych nowych składników. Tu pewnie się mi rzeczy porobiły. Mam o jeden za mało Edurusu. Naciskam A, żeby... Aha, nie mam futra wilka, no dobra. Tutaj możemy się robić więcej maksimy. No tak, będziemy co jakiś czas tutaj zaglądać i spotkać się z Sebastianem. No to zdecydowanie tak. Ale nie zrobimy tego idąc piechotą. Tylko... gdzie to niby ma być? Co tutaj jest? Sekretne... Aha, tak, to jest nasza właśnie pokój życzeń. Komnata życzeń, no też. Skrzydło pomocnicze. Czyli to się dzieje tutaj... Jak ja mogę zbliżyć? Tu... Przybliż, okej. Okay. A, w ten sposób. No to... Dobra, ja chcę iść... tu. Zajęcie obrony przed czarną magią. On gdzieś tam w okolicy przebywa. I zobaczymy... co ciekawego do nas ma. No dobra. Over here. Czemu szepczemy? Sebastian, it's been a while. It has. Glad you received my owl. I have something to show you. First, let me thank you for what you did in the library. Of course. Scribner tried to give me detention, but I have ways out of these things. Well, you took the fall for me, and that counts for something. Did you find what you were looking for? I did, but something was missing. I'm not sure here is the best place to discuss it. Understood. We can talk more in a moment, in the Undercroft. Not even the professors know about this place. This way. Okay. There's a secret passage just here. It's well disguised. Czemu szepczemy? Przecież tam gra jakaś orkiestra. Chyba nas nikt nie słyszy. Ups. Jest to fascynujące dla mnie czasami, jak najprostsze rzeczy wymagają skomplikowanych zaklęć. He named it the Undercroft. We used to play Govstones here all the time with my sister Anne. Mam questa na to. She loved that infernal game. What I wouldn't give to lose to her again. I should tell you, I swore to Ominous I would safeguard this place. So please, keep this between us. He never confides in anyone, but he's trusted me since the day we met. I wouldn't want to jeopardize that. We used to sneak in here almost daily. We've never been caught. To tak o dwa zdania za długa ta rozmowa. Tak, natura siostry Sebastiana, o której już wspomniał, kiedy pomógł nam pierwszym razem, kiedy mieliśmy dostać się do działu ksiąg zakazanych. Wspomniał, że nie może być w Hogwarcie, że jest zbyt chora i że nic nie pomaga. I w sumie to jest jego motywacja do bycia nieco nieortodoksyjnym uczniem. Tak, nie kończy tego, że jest ze Slytherynu, tylko dlatego, że ma siostrę, której nic nie jest w stanie pomóc i chce dostać się do... jakby chce odkryć rzeczy, które jej mogą pomóc. A druga sprawa, to skoro ma tego Omnisa Konta, tak, tego zaprzyjaźnionego trucha, przyjaciela chciałem powiedzieć, i jeśli jemu zależało na tym, żeby tej tajemnicy nie przekazywać, no to trochę już ją nadwyrężyliśmy. Teraz czy my powiemy to Omnisowi, czy nie, to on już i tak trochę dał ciała jako przyjaciel, czyż nie? No nic, co chcesz, co masz dla nas, Sebastianie? I think I've seen Ominous in potions, or was it herbology? I've noticed that he uses his wand to navigate the castle. He does. No idea how, though. Ominous was born blind, and no spell could reverse it. His wand seems almost sentient.
Not surprising, I suppose. Ollivander always says, the wand chooses the wizard. Is that how he found this place? No, someone in his family knew about it. The Gaunts are full of secrets. I've never heard anyone else speak of it, and I've certainly never seen anyone else here. Again, mention this to no one, especially Ominous. He has no love lost for his family or their secrets, but this place is special to him. Understood. But why does Ominous have no love lost for his family? His father's family are direct descendants of Salazar Slytherin, one of the four founders of Hogwarts. Obsessed with blood status, most of them. Ominous cannot abide them, as he'll be the first to tell you. Anyway, the Undercroft has been a perfect place to sneak off to, away from prying eyes, and even practice otherwise forbidden spells. Really? Like what? Like the blasting curse. Professors say it's not an appropriate spell to teach students. Uczymy się transmutacji, uczymy się zamieniania przedmiotów i zresztą osoby, jak chcemy, w inne przedmioty, osoby, rzeczy. Może nie osoby, tak? Tam jest jakieś pewne ograniczenie niepisane w magii, transmutacji, zamiany innych osób, że to w ogóle jest ciężkie, nie? Ani magowie potrafią zmieniać się, zresztą to jest też dosyć ciężkie, żeby zamienić się w postać, to jest ten specjalny eliksir wymagany, ten, który tam sok wielo... Eliksir wielostokowy, coś takiego, tak? Polyjuice Potion po angielsku. No w każdym razie to jest niebezpieczne, nie niebezpieczne, a kolejne zaklęcie na wysadzanie czegoś w powietrze ma być niebezpieczne. No ciekawostki. A proper magical education ought to include all magic. My thoughts exactly. A spell like Confringo is only truly dangerous in untrained hands. Such spells should be properly taught, not banned. To be fair, I'm admittedly partial to more fiery forms of magic, but you should learn it. I can teach it to you safely here. It may take a while to get the feel for it. Mimic my wand movement. The incantation is Confringo. Very well. Getting it. Ready to actually try it out? Stick to the targets, though. Best to keep the Undercroft intact. Have a go at those candelabras. Both have their uses, but I think you'll find that a Confringo cast travels a bit farther than that of a spell like Incendio. Tak, to jest ważna uwaga, bo to znaczy tak, mówimy, Incendio. Że Incendio, zwłaszcza w mojej nowej formie z talentem, nie jest już shotgunem, tylko jest granatem, który na sobie wybucham. Jest po prostu na krótki zasięg. A Confringo to jest to samo w sumie, tylko że na długi zasięg. To jest w sumie główna różnica między nimi. Jakie talenty i są i jak je zmieniają, to już do końca w sumie nie pamiętam. Chyba się rozwala na kilka jakby części i atakuje, dodatkowo nie pamiętam. W ogóle musiałem zrobić cięcie, bo coś mi OBS się zaciął i wywaliło mi mikrofon. Nie zorientowałem się. Zacząłem grać dalej i komentować, a nie zauważyłem, że mój input nie zbiera głosu, więc musiałem... Zrobiłem Alt F4, no i od ostatniego autosave'a mi wczytało, także tutaj jest na etapie już rzucania Confringo, czyli wy nie zobaczycie momentu, jak uczę się, znaczy robię te szlaczki, tak, śledzę kontrolerem znaczek Confringo, to bez znaczenia. I jakaś tam może część dialogu będzie ucięta, ale to też w sumie nic istotnego. Dobra. Nice work. How's it feel? It's a tad hot. You'll get used to it. Ooh. That's it. I think I've got it. Skrzyneczki. Pozbieramy w międzyczasie. Mamy tutaj nowe itemiki. Jeszcze jedna skrzyneczka. Jeszcze jedno Confringo do rzucenia. Nice. Same. Ok, sprawdź co u Sebastiana, ale sobie jeszcze założymy nasze nowe itemy, bo widzę, że
są lepsze od tego, co mamy. O 3. Oba o 3. Nie, o 5. Zielone o 5. No to w tym wypadku nie mamy żadnego bonusu, tak? Czy nie mamy? Nie mamy. Zakładam. No, oczywiście muszę to zmienić. Dobra. I tutaj coś jeszcze, szaliczek. Muszę uważać już, bo niektóre itemy mam atrybuty, nie? Ale nie w tej sytuacji. O, też fajny taki. Ale tak, szaliczek to jest moja jedyna rzecz, którą mam z Hufflepuffu. Więc też ten trochę jest taki, zauważyłem w kilku scenach, że ma swoje życie, że trochę się wierga czasami. To jest Hufflepuffowe, nie? A to też nie. Ten typ mi się nie podoba. Chciałbym inny Hufflepuffowy. Puchoński. Dobra. Tak, w tej rozmowie się zorientowałem, że gadam sobie, a mój głos wspiera. The first time Ominous and I practiced Confringo, we singed our eyebrows. I would have paid to see that. I swore we'd never live it down. So this day, there's something about that spell that's addictive. Jest naprawdę mocny. Chcę się nauczyć podobnych zaklęć. Właśnie tutaj się zastanawiam, czy o to chodzi, o te jakby przeklęte, jak się nazywają? Zaklęcia... Przeklęte? Nie. Zaklęcia niewybaczalne. This is exactly the type of magic I've been hoping to learn. There's more where that came from. Been practicing similar spells here for ages. Although, I didn't tell Anne and Ominous about every one. Haven't been here in some time. It's not the same without Anne. I'm sorry about your sister. If there's anything I can do... Perhaps when I next head to Feldcroft, you could come along. Meet Anne. She could use some cheering up. Co do w ogóle zaklęć niewybaczalnych? Fajnie, że są. Właśnie trochę dziwne. W ogóle to, jak opisali tego Ominisa Gonta, tak, który jest niewidomy i nie da się tego uleczyć. Czyli rozumiem, że normalnie są w stanie uleczyć, a on z jakiegoś powodu nie. Co ciekawe, jest należy do rodziny, która jest którzy są potomkami Salazara Slytheryna, czyli jakaś taka bardzo magicznie dostojna i ważna i stara rodzina, tak? Więc zakładam, że może jakieś klątwy, jakieś tam gdzieś porachunki mogą się odzwierciedlać w jakiejś potężnej magii, na przykład tak, jeden z potomków jest tak niewidomy, że magia nie jest w stanie tego naprawić, więc używa różdżki do poruszania się, tak, jako takie echolokacji, czy może w jakiejś rodzaju magicznej lokacji. Bardzo ciekawe, to pokazuje, jak ten świat naprawdę ma potencjał bycia czymś wyjątkowym. I tutaj mamy zaklęcia niewybaczalne, które no oczywiście w świecie, znaczy w tym materiale dotychczas, który mamy w Harry Potterze, ale nawet w Fantastycznych Bestiach, te zaklęcia są używane głównie w sumie przez takie naprawdę do cna złe osoby, tak? Nie są używane przez protagonistów. My znam dają do dyspozycji, jasne, to jest gra i pewnie część jakby fanów i pewnie nie jedna osoba kupiła głównie do tego, żeby się pobawić tymi zaklęciami. Nie ma to trochę sensu z punktu widzenia tego, że jesteśmy piątorocznym. To jest to, co kiedyś wspominałem w którymś poprzednich odcinków, że taka gra w świecie, powiedzmy, dorosłych czarodziejów, wow, można by byłoby zrobić wiele, wiele mrocznych, jakichś trudnych poruszyć tematów i pokazać na przykład te zakręcia z takiej bardziej no, dojrzałej w sensie, no, dla dorosłych, w sensie naprawdę od strony takiej mocno filozoficzno-psychologicznej, nie? I można by jakieś elementy horroru zrobić z Crucio Imperio na pewno. No Wada Kedavra jest zaklęciem zabijającym, ale z drugiej strony te nasze specjalne ataki tutaj też dezintegrują, więc też są zabijające zaklęcia. Oczywiście nie wiem, jak fabuła się toczy dalej, bo ostatecznie go nie skończyłem, na moja pierwsza postać została porzucona na rzecz tej. Natomiast ta antyczna magia wydaje się potężna, więc my chroniący jej, mając dostęp do zaklęć niewybaczalnych, ma sens dla mnie, ale myślę, że nawet jeśli się nauczę, nie wiem, nie ma tutaj moralności w ogóle, w sensie systemu moralności, tak, że jakieś nasze decyzje, które podejmujemy, czy akcje, które wykonujemy, mają wpływ na
na świat i na nasze relacje z postaciami. No może w dialogu tylko, ale też nie do końca. Nie, chyba nie ma. To jest jedna z tych takich brakujących elementów, istotnych, brakujących interakcji ze światem i to, że świat nie reaguje na nasze głupoty, czy skradanie się i kradnięcie rzeczy. No i też ten system moralnościowy, który tutaj nie istnieje, więc to, czy będziemy ich używać, czy nie, to nam tego pomoże i ułatwi walkę tak naprawdę, ale nie będzie miał żadnych reperkusji, więc ja nie będę starał się ich w ten sposób używać. Myślę, że będę ich używał, kiedy to ma sens, tak? Na przykład wyobrażam sobie taką Avada Kedavra, która jest oczywiście niewyobrażalne jest, żeby była użyta na innej osobie, tak? Ale z drugiej strony, jak masz na przykład stoisz przed obliczem życia i śmierci, tak się mówi? Nie, tak się nie mówi, nieważne. Nie wiem, walczysz z trolem. Okej, troll jest częściowo sentient, tak? No to z jakimś inną bestią, która cię zabije, która nie jest jakby człowiekiem. To czy nie rzucić takiej klątwy? Oczywiście dużo było takich filozoficznych rozkmin między Dumbledorem i Harrym Potterem, gdzie mówili, że piętno jakieś zostawia Avada Kedavra, nie, że, ale może tylko na ludziach, nie? Nie wiem, trochę to jest tak zdecydowanie niedopracowany temat. Wydaje mi się ta Avada Kedavra i to, jak jest używana i to, czy może są inne jakieś klątwy, które są w stanie. Tak jak mówię, nikt z protagonistów nie używał tych zaklęć jakby dla swojej obrony chociażby. Natomiast też była taki rodzaj magii, że Dumbledore ją reprezentował. Dumbledore w walce z Voldemortem w ministerstwie w ogóle używał jakichś zaklęć bez w ogóle inkantacji i była to potężna magia i po prostu czarował. I piękne efekty się robiły i tyle. I też była równie pewnie śmiercionośna jak Avada Kedavra. Więc co jest takiego złego w tej Avada Kedavrze konkretnie, nie? Oczywiście znamy, że jakby bugs behind the scenes tego zaklęcia to jest to, że Rowling wymyśliła go, bo brzmiało jak abrakadabra. I o to chodziło, tak, żeby nawiązać do tego klasycznego takiego zaklęcia abrakadabra, żeby uczynić go takim totalnie gdzieś tam poza zasięgiem przeciętnemu czarodziejowi, nie? No, więc ogólnie tutaj temat, jak widzicie, zaklęć wybaczalnych trochę dostosowany do noweli YA, tak, Young Adults, tak naprawdę z tej młodszej półki, bo Harry Potter jest naprawdę na najmłodszych, przynajmniej te pierwsze książki. No i ta Avada Kedavra jest z myślą o takich czytelnikach bardziej, a później to tak trochę jest już no, to nie używamy, nie? Ale to naprawdę dlaczego, nie? Więc ja, jeśli myślę, że chcę się ich nauczyć, chcę je zobaczyć przede wszystkim, ale nie będę ich używał w walce, tylko w określonych sytuacjach. Wyobrażam sobie, że nie wiem, któryś z tych super złoli, tak? W jakimś pojedynku z nim, który może na mnie coś użył, albo ktoś, kto na mnie użył te klątwy, może chce jakby w odwecie pokazać im, jak to jest. Kiedy to będzie miało sens dla roleplayu, myślę, że użyję. Bardzo sporadycznie, w walce, no chyba, że będę miał zginąć czy coś, nie będę miał mojej antycznej magii, żeby coś... Znaczy ona na tych najbardziej potężnych wrogów nie zabija ich od razu, trzeba ze dwa razy może rzucić. Chyba, że z miksem Edurus plus Maxima, z efektem tych połączenia tych dwóch poszonków. A Avada Kedavra chyba zabija wszystkich od razu. Ale nie wiem, jak to jest z bossami, nie? W sensie to trochę też byłoby naciągane, ale nie wiem w sumie. Także chcę je mieć w zanadrzu, ale będę używał ich zapewne, dlatego nie wiem, czy to wynika z tych rozmów i z tych jakby spotkań z Sebastianem, nie mam pojęcia, jak się uczymy, na pewno nie od profesorów, ale może w jakimś innym sidequestie, może w jakiejś innej postaci, nie wiem. Natomiast dlatego stwierdziłem, że nie będę sobie zamykał tego dialogu na wypadek, gdyby to gdzieś tam miało się potem odbić. Ale tak, co do siostry, to zdecydowanie byśmy chcieli ją poznać. Just let me know when and I'll meet you. Oh, she misses Hogwarts. She's been stuck at home with our guardian, Uncle Solomon. Unfortunately, you'll have to meet him too. Well, meeting a new student will be precisely what she needs. I shall look forward to it. Cheers. By the way, what was it you couldn't discuss out in the hall earlier? I'm not sure where to start. You said something was missing from what you found in the library. I assume it's to do with what you told me about the portkey and Gringotts and Ranrock. Nothing gets past you. And yes, it is
As I'm sure you suspect, there is a bit more to all of this. I'm listening. Pomógł mi już dwa razy, więc mówię mu prawdę zdecydowanie. You must promise to keep this between us. I trusted you with knowledge of this secret undercroft. You can trust me. All right. I can see traces of ancient magic. Ancient magic? I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. What does that even mean? Honestly, I'm not entirely certain. All I know is that I can see whispers of an old magic that hardly anyone else can. Fig and I think that Ranrok has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. And this ability of yours, does this allow you to wield this magic too? I don't know. Well, when you do know, tell me. I've been studying archaic forms of magic for ages. Perhaps we can help each other. In the meantime, with both Rookwood and Ranrok after you, I suspect a bit more time practicing the blasting curse is in order. Spend as much time here as you'd like. And remember, keep this place between us. Zdaję sobie sprawę. When I head to Feldcroft, I'll send you an owl. Zdaję sobie sprawę, że kiedyś chyba jak wspominałem o... Mając na myśli Rookwooda, powiedziałem chyba Ranrok. Bo się mi mylą te dwie postaci. Jeden to oczywiście goblin, drugi to człowiek, ale Ranrok i Rookwood serio nie mogli jakoś rozróżnić tych imion bardziej. W każdym razie dwie rzeczy stwierdziłem, no tak, pomógł mi, to mu powiem. Ale z drugiej strony jakby to jest ta antyczna magia, jesteśmy na celowniku jakby kilku sił i to dosyć potężnych. Jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie z tego powodu. Ktokolwiek o tym wie, jest tak samo dużym niebezpieczeństwie. Więc to byłby argument za tym, żeby mu jednak nie mówić, ale za to kolejny argument, oprócz tego, że mi pomógł kilka razy, żeby mu powiedział antycznej magii, jest dokładnie to, na co zwrócił uwagę, że on tym się zajmuje, on szuka tych tajników, bo chce pomóc swojej siostrze, więc to w ogóle jest ciekawa relacja, wydaje mi się, tej głównej postaci z Sebastianem, bo ten Sebastian, biorąc pod uwagę jego zainteresowanie antyczną magią, jakby tak jakby najbardziej pasuje jako taki kompan, nie? I taki sidekick tej głównej postaci tutaj. W mojej pierwszej postaci jakby bardziej kumałem się z tą Nati, a tutaj stwierdziłem, że spróbuję Sebastiana i nie żałuję tej decyzji, ma to ogromny sens lore playerowy. Pozostałe postaci są, ja przynajmniej na mojej pierwszej postaci nie doszedłem do jakichś większych, dłuższych relacji. No nikt mnie na przykład nie uczy z nich takich zaklęć jak Confringo, czy może potencjalnie potem zaklęć niewybaczalnych. Jest jeszcze ta Poppy, tak, i parę innych, bardziej sequestowo, nie? Dobra, opuść kryptę. No to opuszczam kryptę, już tu poćwiczyłem wszystko, co chciałem. Zlutowałem też wszystko, co chciałem. To wychodzę, tak, zdecydowanie wychodzę. Hello, Sebastian. Wait. O nie. You there. I can hear you. Oh, hello. Ominous, isn't it? I believe we have potions together. And herbology? I recognize that voice. Heard you talking to Gareth Weasley in potions class. You're the new fifth year. Did you just come from the Undercroft? How did you get in there? Czemu chcę kłamać? That room's called the Undercroft. Ah, well, I was exploring and suddenly found myself in a strange passageway. Don't lie to me. No one stumbles upon that room. Sebastian told you, didn't he? You breathe a word about this place to anyone. Not even your precious Professor Fig will be able to help you. My father is friends with the headmaster. I am not afraid to exploit that connection if I need to. You needn't threaten me. I'm not going to say anything about your Undercroft. And Sebastian is a good friend. You shouldn't immediately assume the worst of him. I don't need you to tell me about my oldest friend. Thank you very much. Ominous, I just meant... I know what you meant. Sebastian gets himself in enough trouble. He doesn't need your help. Sebastian is going to get an earful about this.
No, staraliśmy się. I on sobie właśnie porusza się za pomocą tej różdżki. Nowa misja dostępna. A, zdążyłem, czy nie zdążyłem? Talenty. Przecież zapomniałem, że mam nowy poziomik. No tak, teraz tak. Czarna magia, to jeszcze tego nie mam do końca. Trendfota przeklina, no. Expelliarmus przeklina. I zadawanie obrażeń celowi pod wpływem klątwy powoduje obrażenia o wszystkich. Nie, to na razie nie. Zaklęcia. Mamy teraz Confringo. Mistrzostwo Confringo. Trafienia Confringo wystrzeliwują niewielkie ogniste pociski, które poszukują wrogich celów. To nie jest głupie. Te Palso. No to też jest spoko. No już powoli muszę zastanawiać się, co wybierać, ale tutaj nie mam poziom 16. No, zatrzymam sobie chyba na poziom 16, bo na pewno z poziomu 16 będę chciał kilka od razu. A tutaj są takie rzeczy, do których mogę wrócić z czasem, jak mi zostanie jakiś, a nie jest tutaj nic. Pani liczy starożytnej magii. O, to jest spoko. Rzut starożytnej magii może złapać i rzucić bronią rozbrojonych wrogów. No, to jest spoko. Ale no nie. Tak jak mówię, zobaczę, co na 16 będzie. Chociażby. No, to na pewno będę chciał. Pokój życzeń. Co to w ogóle są za rzeczy? Każdy rzuca na chińska. Aha, okej. Eliksir Eduru zdaje ci niewrażliwość i odbija pociskami z powrotem przeciwników. Okej. Efekt niewykrzywności. To takie supportujące. Widzę Eliksir Maxima. Okej, Mandragora, czyli tak, ta prawa strona wspiera nam roślinki, ja ich nie używam specjalnie, na pewno tego nie będę rozwijał. Ale ta lewa jest spoko. Elixir skupienia, znacząco zwiększy zasięg obrażenia efektu mikstury. No, ale każdej? Czy tej, którą pokazana jest? Na przykład Edurus i Maxima, ja dosyć często na tych potężniejszych wrogów warto ich używać. Ale to też nie jest nic kluczowego, więc to tutaj jakby nie będę zaglądał. Składanie się, no to są tylko 4, więc warto mieć wszystkie. Więc tak naprawdę między podstawowymi a zakręciami jest wybór. Chociaż tych tu też nie specjalnie zużyłem. A z podstawowych to, no tak, dobra, to zostawię sobie ten, bo nic tutaj nie jest kluczowego. Co chciałem, to już zebrałem. A na 16 odblokuje się mi kolejny tier i tam na pewno będę chciał dużo wybierać, więc może zachowam sobie ten jeden ekstra. Będzie mi troszkę łatwiej wybrać. Ten jeden specjalny, nie? Będę mógł dwa wybrać. Tutaj był jakiś zagadka, którą mieliśmy, nie? A rhinoceros skeleton. I'm on the right track. Aha. Zadanie profesor. Wingardium Leviosa. Defendo to jest czwarte zaklęcie atakujące. Na razie mam 3, to mam wystarczające. Zresztą ten eliksir niewidzialności tam potrzebuje jakieś specjalne. Zdobądź wypróbuj jadowitą tentakulę. Mogę ją wyhodować, czyli muszę kupić ziarna i wyhodować. No to chyba potrzebuję dużej jedynicy, a póki co chyba jeszcze nie mogę, więc to też musiał kupić, a to już jest kilka tysięcy. Więc pewnie nie mogę kupić, nie zrobić tego szybko w ten sposób, ale mogę kupić ją gotową w sklepie w Hogsmeade i zdobądź wypróbuj Mandragorę przeciwko. I to jest Wingardium Leviosa. Oj. Zrobimy sobie to przed... Czy Wingardium jest żółtym, czy fioletowym zakręciem? Odlot. Miotłę musimy jeszcze kupić. Czyli tak muszę iść do Hogsmeade. To też jest w sidequest w Hogsmeade. Mogę zrobić. Złoto się mi przyda, bo muszę kupić parę rzeczy do pokoju życzeń. Znajdź drugie miejsce z mapów. A gdzie pierwsze? A, no to jest ten quest. To zrobię ten quest, skoro tutaj już jestem. I would like to teach you Wingardium Leviosa. It can be used to levitate objects. Rebellion.
Once you've completed a few prerequisite tasks, do see me after class. Beżowe okno. Chociaż Frizgoni lubią myśleć, że to okno jest w jakiś sposób hołdem dla założyciela ich domu, w rzeczywistości jest to wężowata bestia owinięta wokół drzewa, które wyrasta z legendarnego zielonego człowieka. Słyszę tu jakieś... Revelio. Cuda słyszę, ale... Tam na górze coś jest? A to jest... Trzeba było zejść w dół, minąć jakiegoś takiego smoka. A, to... tam jest kolejny sidequest. Wait. I do tego smoka trzeba było minąć. Zaraz. Co to jest? A, gobstone. I hardly see what all the fuss is about. Okay, trzeba znać Akio. I tutaj chyba trzeba było There's minąć. The fountain. I'm getting closer. Revelio. Tam jakaś skrzynka mi się pojawia na mapie. Wait. A tam w tym tajnym pokoju. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Cholerka się tutaj narobiło. To też jest w sumie fajna rzecz. Tu nie wejdę. Muszę się skonsultować z... Gobstone. Mapa Artura. Minąć i za... Są drzwi i trzeba pociągnąć no za tą statuą, które są drzwi za, nie? To są te drzwi. Jakiś obraz. What? Tam jest Alohomora. The stairwell looks promising. Zaklęcia. Zaklęcia Sara, zakładam historii, tak? Z jakimś duchem. A tutaj nie przejdę. This looks like the portrait from the map. Now, where's the treasure? Tutaj miałem to pociągnąć, nie? O, właśnie. There was a doorway hidden within the portrait. Yay. I wonder what came of Arthur's search. Ciekawe szaty. Dobra, wrócę do niego, ale tutaj jeszcze jedna rzecz mnie ciekawi bardzo. A mianowicie... Revelio. Czemu ja tu mam podest, po który się mogę wyspinać? O. Co jest na górze? Tak to jest, słuchajcie. Dystrakcje, zagadki. Zaraz.
Ha. Wrócimy tutaj, bo widzę, że tutaj się to dzieje. Revelio. Ten quest jest istotny. Znaczy istotny. The Dedalian keys are back. Aren't they brilliant? Is everything all right? Yes. I'm sorry. I'm Nelly, by the way. I'm just so excited that the Dedalian keys are back. The what keys? The Dedalian keys. Surely you've seen them flying about. Rumor is that a former headmistress, Professor Moll, conjured them to protect the contents of certain locked cabinets years ago. Professor Black couldn't be bothered to disenchant the keys, and they appear every few years. You should try to catch one. Why would I do that? Each key will lead you to a locked cabinet somewhere in the castle. If you can manage to get the key into the cabinet lock, not an easy task, you may find a reward. Okej. Surely you'll be trying to complete the challenge as well. Ah, I've tried, and I can't even get past the first cabinets. Perhaps you'll have better luck. I'd love to know what's in the cabinets. No, bardzo dorosły głos, ta aktorka. Why would Professor Moll conjure flying keys? What I heard is that it had something to do with keeping peeves out of things. But that may or may not be true. He's a poltergeist. I thought they could go almost anywhere. Perhaps I'll give it a go. I hope you do. In fact, I think I heard one of the keys in the astronomy tower. You should listen for them. I hope you follow a few keys at least. If you manage to open a cabinet, I'd love to know what you find, if anything. Tego kotka już głaskaliśmy. Dobra. To fajnie, że to mamy i będziemy sobie odblokowywać, to są kolejne sidequesty i to są rzeczy, które stopniowo, przypadkowo będziemy spotykać. Zresztą jeden z nich jest, nieważne, nie chcę do tego wracać. Chcę iść do Hogsmeade i chcę skupić się na moich zaklęciach. Wow, tutaj też się dużo dzieje. Porozmawiaj z Klementyną. Magiczny wzór wyczarowania. I miotła, tak, miotła przede wszystkim. Czy ja mam pieniążki? To jest... Dobra, nieważne. Dajcie mi tutaj ten zielony, dziękuję. Podróż. Zapomniałem kupić miotło po mojej ostatniej lekcji latania, a muszę to zrobić, żeby móc latać. To po podstawa. Ile ja mam kasy? Tu są jakieś skrzynie w Hogsmeade. Nie pamiętam do końca gdzie. To bym sobie je szybciutko... Frick, nie ten zeszłap. Ten 16 poziom w sumie w miarę szybko. To. Tutaj mamy 500. No. I nie wiem, ile to mnie to kosztuje, ale myślę, że jak takie 2-3 zbierzemy, to wystarczy. Czy tutaj jeszcze jakaś była? A, to jest coś innego jeszcze. Jakiś legendary. Dobra, no szkoda, wolałbym 500 złota. Galeonów, wiem.
Nic nie ma. W tych domach jeszcze coś może jest, tylko większość tych domów jest pod Alhamorą. Ło! Otóż to mam się. I wiem, że jest jeszcze trzecia. To już na pewno nam wystarczy. Nie wiem, czy już nie zdobyłem. Ale może nie. Może jeszcze tutaj? Revelio. Nie. Nie, tu jest co innego, tu jest. Tu jest ziomuś. Towarzysz. Ta ćma. Lumos. Zagadka z Lumos. Jesteśmy w odpowiednim miejscu, bo tutaj przy okazji też jest w pobliżu sklep, do którego chce się udać. O, to. Tu? Nie, tu. I jeszcze chyba była jedna, bo no tak, muszę kupić. Ups. Dobra, idę po tą miotłę, bo nie wiem, może mi już wystarczy na miotłę. A potem chciałem kupić te mandragory i tentakule. Ładnie, nabijemy sobie złota. Ups. I doświadczenia. Skraj, dzieci się bawią. Fajerwerkami. Ogrody społeczności w Hogsmeade. Mały ogród w sercu wioski służący do uprawy roślin. Wspaniałe. I poziom 16. Jeszcze nie? Come on. Tam już mogłem byłem zdobyć, ale no właśnie nie wydaje mi się. No jest tutaj, ale to jeszcze chyba jedna jest. No sporo tych skrzyni. Beczki piwa kremowego. Beczki te zawierają piwo kremowe, wielce popularny napój czarodziejów. Serwuje je się zarówno na zimno, jak i na ciepło. Zawiera odrobinę alkoholu, który zdaje się działać na skrzat domowy znacznie mocniej. Jej. Mhm.
Dobra. Mamy już trochę tych skrzyń nazbieranych. Ah, new face. Wonderful. A propos skrzyń. Będzie na sprzedaż. Jakieś tu jeszcze rzeczy mogę ci ukraść? Pewnie. Idealnie. Coś tutaj jeszcze szereści szepcze. O. Sklep sportowy Spinwitches, prowadzony przez sympatycznego Albiego Wicksa. Sklep ten sprzedaje wszelkie rodzaje artykuły sportowe, w tym najnowsze modele miotał. Plotka głosi, że sam Albi pracuje ponoć nad wieloma uczniami. Si, pogadamy z nim. Hello, Mr. Weeks, is it? Albi Weeks at your service. Welcome to Spinwitches. Apologies if you came by before and weren't able to come in. Shop's been closed since trade routes were disrupted. Had to travel as far as London to meet with my supplier. And I've only just returned, thankfully with inventory. I presume you're in the market for a new broom? Got a few rare yew weavers available, Ember Dash, Silver Arrows, Wind Wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and performance. Do you mind sharing more about your brooms? I've a passion for them. Every detail of every model. Take Wind Wisps, well known for their quality ash handles. Yew weavers are rare because some fear flying them, likely to do with the yew wand's darker reputation. Then you add the Ember Dash, known for its handsome appearance. Working with brooms every day makes me practically giddy. It's one of many reasons I cherish running this shop. You said disrupted trade routes caused you to close Spinwitches. Terrible it's been. Trade routes reported as unusable. Evidently criminals were overtaking roads, threatening hamlets. I can fly safely almost anywhere, but you try flying with an inventory of brooms on your back. No easy feat. Right then, back to work. If a particular broom takes your fancy, just let me know. Rozejrzę się. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. What are we looking for today? Sprzedamy te nasze tutaj graty. To muszę zidentyfikować, bo może mają jakieś aspekty fajne. Atrybuty. Za dużo Diablo. Okej, 4000 to spoko. 600. To luzik. I teraz tak, mamy tutaj co? Miotła, pędzący żar. Spoko. Taki jak trochę samochód sportowy, nie? Domu Hogwartu miotła. Fajnie, bo jakby w barwach naszego domu, tak? Hufflepuff, spoko. Nie wygląda najgorzej. To miałem na mojej głównej postaci. Dlaczego? Bo ma latarnię. Ta latarnia naprawdę w nocy świeci. Jest po prostu praktycznym źródłem światła. Jest taka praktyczna, nie? Cięcia księżyca. Ostatnio update'owałem OBS-a i znowu mi wywaliło ten mikrofon. Nie wiem, co się dzieje, czy to ten update. Kilka razy już się naciąłem na tym, że jak update'uję OBS-a, to mam problemy po tym update'cie. To bardzo niestabilne są te release'y. Dobra, więc ta mi się podoba. Jest najbardziej praktyczna. Tchnienie wiatru. A nie. Tak, ta ma latarnię, ale ta też ma latarnię i jest o wiele lepiej wyglądająca. I te właśnie miałem. No. I jeszcze jest. O, najgorsza taka w sumie. Nie? Ma ciekawe tutaj drewno, ale cała reszta jest średnia. Więc. To jest spoko, ale taka trochę zbyt fancy. Wezmę sobie tą z latarnią. You'll be thrilled with that broom, I promise you. Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations.
You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements. Go on. Ha! Knew I was right about you. I think you'll be quite happy with the performance of any broom at lower altitudes. But you may notice that speed consistency tends to falter as you rise. I believe I can remedy this issue. I have some ideas for enchantments, upgrades, if you will, that will improve the performance of any broom you fly. What I need is someone to conduct a broom flight and report back to me so I can perfect the upgrades. As it happens, another Hogwarts student, Imelda Reyes, is using abandoned broom courses for time trials. Clever girl. An ideal situation for collecting flight statistics. If you were to compete for the best time and succeed, then report back to me with how your broom behaved, I could complete work on my first upgrade. What say? Why do you need me to report to you on this broom flight? I did try to get Imelda to help, but she has some flying habits and quirks that made her difficult to collaborate with. I need a flyer with no bad habits and the knack for flying. Your classmate Everett said you're a natural on a broom. He's forever in here studying the newest models, almost as passionate about brooms as I am. If your rumored talent for flying can help you beat Imelda's times, then having you assess the broom will be invaluable. How long have you had a passion for brooms? Since the moment I saw my first Quidditch match. Seeing flyers maneuver the way they do. Oh, some people continue to have their doubts about me and my ideas. I hope that won't dissuade you from helping. I know I'm onto something. Sounds as though you took Kagawa's class. I did, but my focus on the technical elements of brooms rather than the art of flying drove her mad. She thinks it fitting I run Spintwitches now. I don't reckon either of us ever pictured me batting away bludgers for the Cannons or Puddlemere United. And I find a certain satisfaction in winning over the naysayers who think I'm maybe too young to run this shop. With your help, I can continue proving myself the most knowledgeable purveyor of wizarding sporting goods around. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while. If I'm right, the new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special price. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. Yeah. Dobra. Czyli mamy tutaj okej, dodatkowe side questy, latanie na miotle. Z tych side questów wynikną bonusy dla naszej miotłoczyni. Ja tam miotłę już mam założoną. Mam nadzieję. Yep. Tak, ulepszenia miotu właśnie z nich. Tu możemy mieć, jak widzicie, cały szereg. Na razie mamy jedną i one w sumie nie mają jakichś statystyk specjalnych, przynajmniej widocznych dla nas. Może inaczej się trochę na nich lata, ale nie miałem tylko jedną w poprzedniej postaci. Tutaj mamy zamknięte. Trzeba zidentyfikować w pokoju życzeń. Następnym razem, jak się tam pojawię. Robię to, bo większość z tych niezintegrowanych ma pewnie atrybuty i to czasami warto sprawdzić, zanim się sprzeda. Następnym celem będzie tak. Następnym celem będzie nabyć tentakule. Raczej nie będę hodował. Mam kasę, pozbierałem trochę tych rzeczy. Widzę, że czas jest dosyć zaawansowany, więc zrobimy sobie to w kolejnym odcinku. Nabędziemy tentakule, może wyhodujemy, może kupimy. Tak samo mandragorę. Wykorzystamy nasze nowe talenty. Ale tutaj się muszę zastanowić, więc to trochę zajmie, a nie chcę tego robić teraz. Sofia poczta muszę też sprawdzić, ale to się zorientuję, jak sobie będę robił talenty, bo mam tutaj wykrzyknik, to sobie zostawię. No i to w sumie wszystko za tydzień. A na dzisiaj dzięki. Pogadaliśmy z Sebastianem. Nauczyliśmy się Confringo. I zdobyliśmy miotło. Oczywiście nie pokażę jej teraz, bo w Hogsmeade nie można latać miotłą. Ale jak będziemy wracać ze sklepu Tentakul i Mandragor, to wrócimy do miotłą. Także będzie się działo.
Dzięki za dzisiaj i do następnego razu. Dzięki za dzisiejszą wspólną zabawę. Kronikarki i kronikarze, niech moc giczyzmu będzie z wami. Kciukujcie, komentujcie, subujcie i sztosowego tygodnia.